polski ksiądz nazwał policję gestapo. Nagranie w sieci: polski ksiądz nazwał policjantów nazistami. Wyrzucił ich z kościoła. Burzliwa interwencja kanadyjskiej policji w kościele w Calgary, gdzie posługę pełni polski duchowny. Ksiądz Artur Pawłowski nazwał policjantów nazistami, gestapo, komunistami i stwierdził, że są chorymi, słabymi, złymi ludźmi. Finalnie, mimo nakazu kontroli, urzędniczka i funkcjonariusze opuścili budynek. Do sieci trafiło nagranie. Po raz kolejny doszło do słownego starcia między polskim duchownym Arturem Pawłowskim, a policją w Kanadzie. Kiedy funkcjonariusze pojawili się z urzędnikiem z nakazem kontroli kościoła, duchowny stwierdził, że są chorzy i nie będzie dyskutował z ludźmi, którzy zachowują się jak gestapo. To była kolejna wizyta funkcjonariuszy w Stretchurk, gdzie posługuje pastor Pawłowski. Tym razem funkcjonariusze pojawili się z nakazem kontroli placówki, ale duchowny nie miał zamiaru z nimi rozmawiać. Krzyki pastora i wyzwiska w stronę policjantów. Rozmowa szybko zamieniła się w krzyki pastora, który stwierdził, że trzeba było się umówić na spotkanie, a nie po raz kolejny przerywać nabożeństwo. Urzędniczka pytała jednak wcześniej, czy nie przerywają, bo nie chcą tego robić. Pastor stwierdził również, że kościół, do którego należy, to nie Stretchurk i że powinni odrobić pracę domową przed przyjściem. Dodatkowo nazwał policjantów nazistami, gestapo, komunistami i stwierdził, że są chorymi, słabymi, złymi ludźmi. Urzędniczka i funkcjonariusze opuścili kościół. Pastor całe zdarzenie nagrał i umieścił w internecie, nazywając je: gestapo znowu atakuje kościół.